Siema, witam w kolejnym odcinku Izaka. I dzisiaj gramy sobie Keeperem. Spróbujemy pokonać bestię, no i odblokujemy sobie od razu Tainted Keepera. A Tainted Keeper w sumie jest fajny, bo ma poczwórny strzał już na start. I każdy przeciwnik chyba dropi z niego jakąś kasę. Po jednej, 5 albo 10 monet. Tylko że itemy z bossów musi chyba kupować. Nie wiem, przynajmniej z tego co widziałem. No i pewnie coś tam jeszcze ma. Odblokować Tainted Keepera w sumie będzie łatwo, bo wystarczy dać trinkecik po drodze powrotnej i zaczynamy w sumie z jednym. A, sklepy za darmo, dobra. Ostatnio chyba nawet to zdobyłem. No i fajnie jakby udało nam się tą bestię jeszcze pokonać przy okazji. Albo przynajmniej do niej dojść. I chyba już grałem Tainted Keeper, zwykłym Keeperem, no więc wiadomo, że on nie ma HP, tylko monetki. O, git. Dobra, wejdziemy sobie od razu tu. O, dobra, dusza Izaka. Tylko nie wiem, czy nie zostawimy sobie na... Może nie Devil, ale Angel Roomy spróbujemy? Bo Devil Roomy chyba nie są za serca, czyli monetki, tylko właśnie za pieniądze. Chyba, że tu żyjemy. Zobaczymy, co dostaniemy z niego. O, słychać kocisko. No i tak, Keeper wolno strzela, ale ma ten potrójny strzał, więc jak trafiamy wszystkie, no to i tak warto. Dobra, HP up. O kurde, teraz dopiero wolno strzelamy. Nie za dobrze, ale gramy dalej. Spróbujemy coś z tego zrobić jeszcze. Dobra, mini bosik, może jakieś bombki nam da? No, naprawdę wolno strzelamy. O, dwie bombki, kluczyk, ale straciliśmy jedną monetkę. Ale że aż połowę nam zabrało, no to jest za dużo tych tirsów. Tutaj coś podratuje. O, ciekawe czy to nas leczy. Kurde, bałem się, że ta bomba wybuchnie zanim to weźmiemy. Ta, daje nam HP. To już nie jest tak źle, bo wybuchy nas teraz nie mogą zabić. Jeszcze jakiś fetusik jakby wpadł. Dobra, w sklepiku. Dobra, 15% szans zawsze jest fajne. I nie będzie teraz tych właśnie klątw. Tylko szkoda, że tego czarnego serca nam nie... od nowa. Dobra. Ale piętro XL, więc od razu mamy tutaj Devil Room, który skipniemy i spróbujemy zagrać tak samo pod te Angel Roomy. Kurczę, myślałem, że mieliśmy dwa HP-ki. Ale ta wolnostrzelność nam strasznie zepsuła tego rana. Mamy jeden na start, a tamta pstrzykawa zabrała nam aż połowę. Kurde, nie za dobra ta mucha. Chociaż... jak będziemy jej dobrze używać, to może się przyda. Dobra. Myślałem, że jakaś monetka. Piguła nam da spin down. A tutaj... o, i tu jest fajna skrzyneczka. Możemy poszukać w sumie Secret Roomu, ale to chyba najpierw znajdziemy bossa i zobaczymy jak ta mapka wygląda. O, tutaj zrobimy tak. Co tu mamy? Dobra, to jest git. Prawie mamy Belzebuba. To chyba nam da latanie, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż nie, Belzebub chyba... chociaż może dawał, nie wiem. Tutaj... czy to nam się przyda? Dobra, weźmiemy to. Tutaj nie będzie tego? Nie. Dobra, wchodzimy na bossa i wyrzucimy tutaj trinkecik. To będziemy mieli zapewniony ten czerwony kluczyk.
Dobra, Steven jest w sumie przyjemnym bossem. O, i mały Steven, dobra. Tu musimy uważać, jak on spełni te kupy. Dobra, ile razy on leci? Dwa razy. Już myślałem, że się nie obronię. Jeszcze? Bo już myślałem, że giniemy. Dobra, ja nienawidzę tego bossika. Speed odzyskany i Devil Room skipnięty. Dobra, tutaj ten kluczyk. I tu chyba już nic nie zrobimy. Odpuszczam te Secret Roomy. Idziemy dalej i liczymy na fajny item w Angel Roomie. Dobra, HP odnowione, to jest już trochę lepiej. Ale wczoraj w Isaaca chyba nie grałem i tak nie wiem. Drewniano mi się gra trochę. O, luck up. Uda nam się tu przebiec. Dobra. Trochę mnie gardło boli, nie wiem czy znowu nie będę miał przeziębionego. No i w ten piątek raczej nie będzie streama, bo nie mam możliwości. Może w niedzielę się uda, nie wiem. Dlatego wolę nie zapowiadać na razie. Tutaj co mamy? Mleko. Mleka nie chcemy. O, tego też nie. To też jest słabe. Tamta książka była fajniejsza, ale dobra, mamy spuna 2x2. Hierofan da nam po prostu muchy. On to nawet sporo. Oj, mam nadzieję, że tu nie będzie fajnego itemu, bo wydałem kasę właśnie na te rerole. O, Ristok jest fajny, ale i tak mamy mało kasy, więc wsadzę sobie tylko jego. Dobra, 72,5%. Bosik. O, kurde, nie lubię tego bossa. Chociaż jak się po bokach z nim walczy, to jeszcze nie ma tragedii. Najgorzej jak od góry albo do dołu szarżuje. O, jeszcze mnie... O, ile kasy z nas wypadło. Dobra. Więcej kasy. Co tu mamy? O! Chociaż... Nie, no to jest useless. To na nic nie da, bo... I tak tracimy jedno HP i tak. O, czy chcemy robić mega szatana? Nie, idziemy na tą bestię. Dobra, biorę to, bo... Wafer nic nam nie daje. Nie tracilibyśmy chyba pół pieniążka. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu. No ale ten Tears Up nam sporo da. Jeszcze jak uda nam się kilka pokoi bez hita, to w ogóle. Dobra, już powoli fajny Tears mamy. Chyba jeszcze raz może urosnąć, albo nawet i dwa. Nie widziałem, że to wybuchająca. A, dobra. Musimy mieć jedno HP, żeby tu wejść. Chyba tak zrobimy. Zobaczymy, co tam za itemek jest. I teraz? Teraz możemy, dobra. Luck. Soul Heart nic nam nie da, dobra. To zostawiamy i teraz gorzej, jak się wywalimy przez to. Zrobię tak. W sklepie. O, wysadzimy jego. O, tego trinketa nie chcę. To teraz treasure room i szukamy bossa. Dobra, jakaś karta. Napiłem się, nie wiem czy to coś da, bo nadal mnie trochę gardło boli. Ale mam nadzieję, że nie słychać na razie. Tutaj hermit. Dobra, bierzemy sobie hermita. Będziemy mieli TPK w razie co. Dobra, mamy już trójeczkę. To normalne tirsy tak naprawdę.
Kurde, tu. Ale nie, to jest dobry itemek. Kontakty są fajne. Dają nam te łzy, co zamieniają w kamień. I dobra. No to idziemy od razu na bossa. O, ten szary, nie wiem co on robi. Dobra, respi tych. I chyba tyle. Nie mamy kasy, ale chyba już i tak nam na Angel Room nie wzrośnie szansa. Szkoda, że nie mamy 15 monet, abyśmy sobie to wzięli. Dobra, idziemy niżej. A ręka, co tu mamy? Weźmy, czemu nie? Dobra, nie warto było. Z czego dostałem? A, z tego mięska, HP up. Mam niby TPK, ale na razie sobie zostawiam. No tu możemy sobie fajnie naładować te tirsy. Dobra, używam. Za dużo tych pajączków się zrobiło. Dobra, czy tutaj jakoś sprytnie możemy to zrobić? Czy to mnie walnie? Nie, dało się. I tak, tutaj losujemy. Pigułek nie chce. Belzebub. Ale nie, no ten item jest za słaby. Dobra, to już wolę chyba mieć spuna. Plus 3 damage'a, okej. Okay. Coś tu było? Piguła. Oho. Dobra, pieniążki z tego chciałem. Health up, ale to nam nic nie daje już. Chyba, że mielibyśmy ten itemek. Nie lubię tych czaszek. W sumie to bardziej takie mózgi. Tutaj nie ma matki? Jeszcze nie. Dobra, to idziemy na bossa. O, dobra. Nie wiem, kiedy on tym brimstone'em strzela. Teraz skaczę z góry. I pyk. Size down, okej. Pigułę zostawimy, może się przyda. I tak, musimy tu wziąć tą kartę The Fool, żebym nie zapomniał jak kiedyś. Dobra, ten trinkecik sobie weźmiemy, jak znajdziemy sklep. O, mamy sklep. Ale na razie poczekam, bo chcę jeszcze mieć w razie... Dobra, jednak nie będzie Donation Machine. Ale mamy sporo kasy na rolowanie itemków w Treasure Roomie. Dobra, napiłem się, tak jak mówiłem, i chyba mi przeszło. To może jednak nie boli mnie to gardło, tylko miałem zaschnięte po prostu. Musimy jeszcze sobie te tirsapy dodać. O kurde, dostałem hita akurat teraz. O, co to kocisko? Na balkon chce. Ale musi poczekać. Tutaj? O, to już się nie przyda. A, i musimy to tego The Fool'a jeszcze znaleźć. Tutaj nie ma. Dobra, tu jest. O, tu mamy skrzyneczkę, może itemek jeszcze pod koniec? Niestety. O, znowu te pająki. Strasznie często pojawia się w tym ranie. Ale dobra, zaraz będzie trójeczka tirsapów. O, może użyjemy... Dobra, wezmę sobie tą kartę zamiast The Fool'a. I sobie po prostu... Uciekniemy z matki do Secret Roomu. Co tu mamy? Pająka nie chcemy. Coś fajnego. Dzięki czemu będziemy mieli szansę z bestią. Kurde, to nie jest zły itemek. No bo wracając, te pięterka, to możemy naprawdę fajne rzeczy dropić. Wezmę go, zaryzykuję. I
I jakiś inny ten. Trinkeciek by się przydał, bo to już nam się nie przyda. Ale chyba nic lepszego nie było. Co tutaj było? O, to oko. Dobra, to oko jest tak naprawdę lepsze niż to, bo serca nam dają muchy. Muchy to potęga. No to też się nie przyda. A jak jest czas? O, jeszcze będzie itemek z Boss Rusha. Dobra. I pada. Dobrze, że hita nie dostaliśmy. Kurde, nie mamy kasy. Siódemka. No to i tak by nam nie dawało tych hapeków, więc to jest słaby item, mimo że to czwarty tier. Na Keepera jest strasznie słaby. O. Dwa familiary, czy ta świeczka to familiar? Chyba nie. O. Weźmiemy, no w razie co. Ale na razie nie będziemy tego i tak używać. Tu co mamy? Muszki. Kurde, muszki czy Toxic to? Toxic Shock. Bierzemy Toxic Shocka. Ta, bierzemy. Dobra, HP odnowione. Tego wysadzimy. Tylko straciliśmy nasz fire rate. Szkoda. A, w górę. To chyba widzimy się na znaczy nie matce, tylko bestii, chyba że coś się będzie działo. Może coś fajnego, jakieś itemki jeszcze po drodze dropną. Z tego duszka może, no liczę bardzo na niego. A nie, tutaj jeszcze mamy tą Gehenę, czy... No tak, Gehenę albo Mauzoleum chyba. No, a ten Toxic Shock może nam ułatwić jakby przejście piętra z tym duszkiem. Tu niedobrze. Dobra, zatrzymany. No z nimi jest groźnie. Co tu spadło? Bombka. Dobra, więcej piętre przejdziemy, to większy fire rate. To jest chyba Bethany. A to? HP up. A, to nam nawet nie dało, że możemy kamienie deptać. Tylko nam zabrało po prostu movement speeda. O, zrobię tak, będzie bezpieczniej. Jeszcze tutaj monetka. Naprawdę. O, wysadzimy. O, fajnie. Dobra, weźmiemy to. A, dobra, wszystko tu mamy, to jeszcze tylko otworzę sobie te skrzyneczki. Idealnie. Dobry itemek i jeszcze dobry trinket pod koniec. Szanse na pokonanie bestii wzrosły. Nie jakoś spore, ale wzrosły. Nie! O, dobra. Chwila, zabrał nam tego duszka, czy... Po prostu dostaliśmy z niego itemek? Nie, chyba nam go zabrało. Dobra, ale możemy sobie w sumie zrobić coś takiego. Muszę dwa hity dostać. Dobra. I teraz idziemy po te monetki. Możemy wyfarmić w sumie te 15 hitów. No to wezmę, bo już nie będzie mi się chciało wracać. Ale dwa hity, to jeszcze 13. I będziemy mogli jakiegoś familiara dostać. Czy odpuścić to? Kurde, szkoda mi tego duszka. Myślałem, że on się nie liczy jako familiar. Dobra, chyba idziemy po prostu. Ta, nie mamy go, szkoda. To jeden itemek, no w miarę okej, dostaliśmy ten czerwony duszek, no ale to drugie jest słabe. To
Tego też nie chcę. Range down, ale speed up. Idziemy chyba od razu na bestię. Nie będziemy bawić się w farmienie tego itemku. Pierwsza monetka. No to nie wyfarmilibyśmy tego nawet. Za mało monetek leciało. XL-ka jest tutaj. Jest kluczyk. O kurde, tutaj. Tu możemy się pobawić. Zrobimy to bezpiecznie. Może inkubusa dostaniemy, nie wiadomo. I na razie chyba wystarczy. Może bym tego kluczyka nie zostawił przypadkiem. Dobra, monetka. Wyczyścimy sobie całe piętro tutaj, żeby zobaczyć, ile monetek będziemy mieli. Dobra, druga. Kurde, żebyśmy tutaj nie padli. Nienawidzę tych przeciwników chyba najbardziej. Dobra, duszek, bierz go. Ale się wystraszyłem jak wybuch. Wracam po te monety. Może być ciężko z tą bestią na 3 HP. Monetka. Dobra, wysadzę się. Nie liczyłem tych hitów już. Nie wiem, ile mi brakuje, ale niedużo. O, jeszcze ten skaczący. Dobra, monetka. I mamy, dobra, familiar. To więcej już nie zdobędziemy. Nie ma opcji. O kurde, już tutaj. Nie naładowałem sobie Tirsapa. Myślałem, że jeszcze jedno piętro. Ale dobra, jak nie będziemy na jeźdźcach dostawać hitów, to będziemy sobie ładować. Ale najważniejsza rzecz zrobiona, mamy Tainted Keepera, czyli to, co chciałem zdobyć. Jeszcze jakiś temek odblokowany. Dobra, tutaj, no weźmiemy. Jak się uda dogmę pokonać bez straty HP, co jest trudne dla mnie, to myślę, że mamy szansę. Dobra, żeby tym laserem nie strzelał za często. Malutki damage. No właśnie. Aż dwa? Kiedy 2 HP straciliśmy? Dobra, chyba po ranie. Nawet nie widziałem, że tym strzela. Kurde, gdybyśmy naładowali te tirsy, to naprawdę byłaby spora szansa. Ale mamy to, co chciałem przynajmniej. Odpalę go na chwilkę. Jest Tainted Keeper. No i tak, poczwórny strzał. Troszkę wolniej strzela tylko, ale monetka. Pyk. Z każdego stworka. No to dobra, ja dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.